Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marianczelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam na kolejny film, na którym to właśnie rozpocząłem grę na żywo na portalu chess.com. Ja gram tutaj E4, moja rywalka, bo widzę, że gram z panią, gra E5 w tym miejscu. Standardowo skoczkiem wejdziemy do gry na F3, skoczek C6, partia włoska, to jest mój wybór, goniec C4, tak lubię grać, tak gram często. Goniec, moi drodzy, C5, no i pokuszę się o gambit awansa. Niech się dzieje, niech coś tutaj się ciekawego wydarzy, lubię ostre gry. Goniec bije oczywiście przyjęte, więc kopiemy gońca. Gram teraz C3. Co ten goniec zrobi w tym momencie? Jak najbardziej, tak się gra gońcem na C5. Zagramy do centrum na D4 aktywnie, spodziewam się bicia EB1, po czym krótka roszada, tak jest. Niech tutaj rywal bije, nie ma problemu, można też przepchać, widziałem takie ruchy, kiedy pchali tutaj na D5, przepraszam, na D3, no nacisk jest na centrum, tak, z mojej strony, no ale rywal przytomnie, rywalka, przepraszam, przytomnie, nic z tym pionem nie robi, tylko on tutaj gra na rozwój, D6, możliwości rozwoju tego gońca, prawdopodobnie jakieś związanie. W tym miejscu chyba mogę śmiało zagrać hetmanem. Hetmanem na B3, uderzenie z baterii, w słabe pole F7 uderzamy. No zobaczymy, jak tutaj się obronią czarne. No opcji jest tak naprawdę kilka. Można przytulić hetmana do tego piona skoczkiem na bandę, grać tutaj na H6. W celu obrony tego piona nie polecam, no bo goniec od razu eliminuje skoczka, a no i już nie ma obrońcy. Zagranie gońcem, no, też dosyć słabe ze względu na to, że no wygrywam piona, tak? Wygrywam piona, król w kiepskim położeniu. No, najlepszy chyba wybór. Hetman tuli się do piona na F7, hetman E7 padło w tym miejscu. No dobra, to może tak. Może otworzyć kolumnę E, linię E, albo zagrać gońcem na G5. Takie są możliwości. W każdym układzie w tym miejscu mogę równie dobrze. Co tutaj zagrać? No wchodzi w grę oczywiście też bicie. Bicie piona tutaj w centrum. CBD też opcja. Jak najbardziej logiczna. Troszeczkę obawiam się, jakby nie było tego ruchu skoczkiem. Chociaż na dobrą sprawę nie muszę się tego obawiać. Dobra. Zdecydowałem, moi drodzy. Gram bicie. C bije D, mam fajne centrum, tak, to jest dla mnie rekompensata, jakby nie było. Uderzenie skoczkiem, tego się spodziewałem. Natomiast czy ja muszę się tym jakoś specjalnie przejąć? No wychodzi na to, że niekoniecznie, bo mamy coś takiego. Bicie skoczkiem na D4, goniec bije D4, skoczek lub goniec, wtedy wymiana gońców. No, uważam jednak, że przyda mi się, moi drodzy, ten goniec jeszcze czarnopolowy z pewnością. Aha, bicie. No i co? Rywal pobije tutaj. No to nie byłoby chyba zbyt dobre, bo wtedy wieża E1, tak? Atak na piona. Atak na piona. No, będę miał silne gońce. No nie ma to tamto. Mogę już zagrać pionem do przodu na E5. Zyskując tu jakieś tempo, czy nie? Jak to wygląda? Dobra. Chyba tak jednak zagramy. Gram pionem na E5, no sprowokowany zostałem, żeby zagrać tutaj E5. Aha. No i wieża E1, mamy nacisk. Nacisk na piona, prawdopodobnie będzie pchnięcie. Nie, nie było pchnięcia. Obrona, tak, obrona piona. No dobra, to my chyba dołożymy i jeszcze raz w takim układzie, jeśli chodzi o tego piona tutaj. Zagramy goniec B2. No i teraz tak na dobrą sprawę ruch pionem na F6 uniemożliwia czarnym krótką roszadę. Ale tutaj roszują, tak? Czarne oddają piona. Nie ma problemu. No okej, logicznie. Ale my zagramy coś spokojnego. A konkretniej, może tak, też ciekawie, goniec A3, czy wygrywam tutaj jakoś? No nie, tu jest jeszcze pion C5, pion C5 nie szkodzi, teraz chyba się pokuszę o zagranie pion F4, dołożę nacisk tutaj,
na tego piona. No bić nie można ze względu na hetmana, który tutaj będzie wisiał na E7. Mam dobre gońce, fajną wieżę wyszedł. Rywalka troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o rozwój. No, różnie może być, różnie może być. Nic tu nie jest przesądzone. Muszę utrzymać aktywność figur. No bo jak się pozwolę dla czarnych rozwinąć, no to sorry, będzie kiepsko. W ten sposób może by związać skoczka z wieżą. Też jakaś opcja, zawsze. Czy to mi coś daje? Czy tam po uderzeniu będzie odbicie skoczkiem? Wtedy będzie związany skoczek. Przyjmuję oczywiście to. Biorę na e5. Prawdopodobnie bicie skoczkiem. Chociaż może niekoniecznie. Chociaż może też niekoniecznie. No tu pchnięcia będą wchodziły w grę tego piona. Związany jest również tutaj pion. Odbicie skoczkiem. Jednak bardzo interesująca sytuacja. Czy bicie skoczkiem grozi tutaj gońca? No niekoniecznie, jak się okazuje. Zagramy tak. Naciśniemy na ten punkt. Naciśniemy na ten punkt. No groźba wygrania figury, tak? Jakby nie było. Jakieś groźby są. Przy okazji tutaj patrzymy z baterii. G7, groźba mata. Nie można bronić pionem, ze względu na związanie, tak? No, moje gońce robią dobrą robotę. To na pewno. Ale czy to wystarczy, aby ten mecz wygrać? Ciężko powiedzieć, prawdę mówiąc. Co tutaj rywal może grać, jak się bronić? No, skoczkiem odejście nie wchodzi w grę, bo dostaje mata. No, chyba jest stracona figura, tak? Wygląda na to. Chociaż tak na dobrą sprawę, trzy piony w plecy, więc rekompensata będzie dla czarnych. Stracą figurę, no ale będą miały te trzy piony więcej. No ciekawy mecz się zapowiada. O to właśnie mi chodziło. Świadomie wybrałem gambit awansa, więc na dobrą sprawę sam celowo zgodziłem się na taką, no, nietypową grę, dość szaloną, ryzykowną, no ale na tym polegają szachy wedle mojej opinii, tak? Trzeba się nimi bawić, nimi cieszyć i grać nieraz nietuzinkowo. No dobra, czekamy, tak? Jest to partia 10-minutowa, moi drodzy. Przepraszam, że nie dałem znać na ten temat nic. 10 minut na wszystkie posunięcia dla każdej ze stron. No i czekamy. Jak tutaj rywal będzie się bronił? No chyba figura jest stracona z tego, co widzę. Groźby są poważne. No, co ja bym grał tutaj jako czarne? No ciężko powiedzieć. Z tym skoczkiem, ze stratą tego skoczka należałoby się chyba pogodzić. No nie wiem, może jakoś się rozwijać dalej. Gdzieś dogrywaj swoim gońcem. Fajnie, cieszę się z tego faktu, że tu stoi pion na C5. Nie grożą mi żadne niespodzianki w postaci hetman C5. Kiedy to hetman mógłby szachować. No i wtedy mogłoby być różnie, tak? Jak hetman by tutaj zyskał tempo, zagrał na C5, no to mógłby mieć niemałe kłopoty. Natomiast na razie jest ok. W rozwoju stoję dużo lepiej. Poświęciłem te trzy piony, zaraz odbiję materiał. No i wszystko wskazuje na to, że będę mógł grać na wygraną. Związanie tutaj tego piona również mnie cieszy. Również skoczek jest związany ze względu na, tak jak już mówiłem, mata, który tutaj może wejść w każdym momencie na G7 po odejściu skoczkiem. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, na te gońce, na te uderzenia tutaj po tych przekątnych. No, jest siła, tak? Do tego jeszcze ta linia E. Może jeszcze tą wieżą mógłbym dograć gdzieś, tak jak Paul Morphy, który tutaj zawsze włączał wszystkie figury do gry. U niego każda figura pełniła jakąś aktywną, ważną rolę na szachownicy. Kiedyś słyszałem ciekawe powiedzenie. Yasser Seirawan, ten słynny szachista, słynny arcymistrz, który też daje lekcje na portalu zagranicznym, powiedział do swoich studentów, czy rozmawiacie czasem ze swoimi figurami? Zastanowiłem się, o co mu chodzi, czy jest trzeźwy. Natomiast jeśli chodzi o sens tej wypowiedzi, no to ma to naprawdę głęboki sens. Czy rozmawiacie ze swoimi figurami i pytacie ich, jak się czują? Czy dobrze, czy dobre pola zajmują, czy aktywne pola zajmują, czy nie chciały może by zmienić swojego dotychczasowego pola, wejść do gry? Co tutaj się dzieje? Czyżby ja tego nie widziałem? A, no tak, oczywiście. No tutaj czarne na dobrą sprawę pogodziły się ze stratą figury, więc biorą tutaj jeszcze piona na otarcie łez. No dobra, w każdym układzie.
To trzeba będzie bić. To trzeba będzie bić. Tutaj figury są zmrożone, mata nie mogę dać. Natomiast czy ja to pobiję? Czy ja to powinienem pobić pionem? Chyba otwarcie się tutaj, tworzenie się nie będzie zbyt dobrym pomysłem. To prawda, nie będzie groził mat, ale sytuacja jest dosyć ciężka. Dobra. W tym momencie wezmę tego skoczka hetmanem na F3. Jak rywal się będzie bronił, zobaczymy. A jednak tutaj poświęcenie, tak? No dobra, widzę, że tutaj gram z hetmanem na plus. Jest groźba. Zaraz będzie wzięta wieża, albo tutaj będzie niewygodny szach dla rywala. Co ja tutaj mogę? Ja tutaj chyba już mogę grać na wygraną, czy nie? Jak to wygląda? W tym miejscu mamy zagranie tego typu. Jak się rywal obroni? No chyba się nie obroni za bardzo. Ze względu na związanie piona. Punkt G7 jest słabością. No, nie spodziewałem się tak naprawdę tego oddania hetmana. Zaraz do tego wrócimy. A wracając do tej wypowiedzi Jasera, czy rozmawiacie ze swoimi figurami? Rozmowa ze swoimi figurami to bardzo istotna kwestia, moi drodzy. Czy wszystkie figury są w grze? Czy każda z figur dobrze się czuje? Czy każda z figur pełni jakąś istotną rolę? To jest to, moi drodzy. No co, szachujemy chyba. Nie ma tutaj co zwlekać. Jasne, damy szacha. Król, moi drodzy, E8. W tym miejscu kolejny szach. Kolejny szach. Czyżby tutaj to będzie droga do wygranej? No, ta wygrana już jest, jakby nie było. Oczywiście. Czy teraz król tutaj D7? Kontynuujemy atak. Bardzo fajny, jakiś logiczny sposób. No, gońcem tutaj z B5 szachujemy. Król będzie nam uciekał tutaj, tak? No, ale czy to jest jakiś strach? Niekoniecznie. Możemy zaszachować po raz kolejny. Tylko co z tego? Co nam to da? No, może coś nam to da jednak. Zaszachujmy króla, aby nam nie zjadł tutaj gdzieś. Trzeba go tutaj pilnować. Może tutaj. Król tutaj. No, ale wtedy ja gram hetman D6 i wgrywam figurę. Chociaż poleci mój goniec. No, ale iż tak, na dobrą sprawę to jest wygrany mecz. Mogę chyba tego gońca będę mógł oddać w tym wypadku. Tak, zrobię. Oczywiście opłaca mi się to jak najbardziej. Będzie prawdopodobnie grany goniec, czyli król bije B5, ja biję wieżę na E7. No i dobra, dwie figury na dwie. Jak tutaj zagrać? No, kolejna wieża poleci. Sorry, batory, ale tak grać nie można. Hetman bije B7, jest szach, leci wieża, no, resignation. No, good game. Dobra, wróćmy tutaj na moment do sytuacji, kiedy ten hetman był tutaj poświęcony po tym ruchu. A myślałem, że tu skoczek tak naprawdę ma piona, a okazuje się, że nic nie ma, tylko takie odejście. Hetman pobił na F3 i teraz tak na dobrą sprawę, no, są groźby i to poważne, chociaż można było tak naprawdę odejść. No ale tu jest zbyt dużo gróźb, moi drodzy. Zwróćmy uwagę tutaj. Jest wszystko praktycznie. Wszystko jest praktycznie powiązane. Co tutaj się wydarzyło? O, wszystko jest powiązane. Te gońce robią świetną robotę. Tu jest nacisk. Wieża patrzy tutaj. Nie ma komunikacji między wieżami. No sytuacja jest opłakana dla czarnych. No nie wiem, jak ktoś by mi tutaj pomógł w analizie, to byłbym wam bardzo wdzięczny, ze względu na to, że mi się już po prostu nie chce, moi drodzy. Jestem po całym dniu pracy. Zagrałem tutaj. Mam nadzieję, że moja partia, no, spodobała wam się. Słucham jakichś propozycji. Co mogły tej sytuacji zagrać czarne? Gdzie mogły odejść tym hetmanem? Czy tutaj branie tej wieży hetmanem było dobrym pomysłem? Jak się okazuje, nie do końca. Dlatego też, moi drodzy, no, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, rozmawiajcie ze swoimi figurami. To bardzo istotna rzecz.